Jedna z osób należących do polskiej delegacji na tegorocznej Eurowizji ma pozytywny wynik na COVID. Co to oznacza dla polskiej ekipy na tegorocznej Eurowizji? Już Wam opowiadam i zapraszam na krótki spacer po Rotterdamie. Kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna dla Holendrów, którzy organizują tegoroczną Eurowizję. Rok temu konkurs też miał się odbyć w Rotterdamie po zwycięstwie Holandii w roku 2019. Jednak tak się nie stało ze względu na trudną sytuację pandemiczną. W tym roku postanowili zrobić wszystko, żeby Eurowizja się odbyła. I rzeczywiście Eurowizja się odbywa w tym momencie, ale przy zachowaniu szczególnej ostrożności i bardzo ściśle określonych procedur, jeżeli chodzi o testowanie, jeżeli chodzi o zachowywanie dystansu społecznego, noszenie masek. Wszystko to ma sprawić, żeby każdy artysta, który przyjechał do Rotterdamu, miał możliwość wystąpienia na scenie. Oczywiście są też opcje backupowe, o których za chwilę opowiem, ale generalnie wszystko zmierza ku temu, żeby artyści byli bezpieczni i zdrowo dotrwali do końca konkursu. Jak dzisiaj się okazało, niestety w przypadku Polski tego happy endu nie będzie, dlatego że jedna z osób należących do naszej delegacji dzisiaj miała pozytywny wynik testu na COVID-19. To był test antygenowy, taki szybki test, na którego wynik czeka się mniej więcej 15-20 minut. Cechuje się on tym, że jest bardzo, bardzo nieduża szansa, żeby był on fałszywie pozytywny, więc zwykle jest tak, że jeżeli ktoś już ma pozytywny wynik takiego testu, to raczej prawie na pewno na tego COVID-a jest chory. Informacja o tym, kto dokładnie z polskiej ekipy zakaził się COVID-em, jest tajna, nie wiemy tego w tym momencie. Natomiast chyba możemy zakładać, że nie jest to Rafał Brzozowski, ponieważ wydaje mi się, że gdyby to był on, to zostałaby podana informacja, że dotyczy to naszego głównego reprezentanta. Tymczasem wygląda na to, że chodzi o kogoś z ekipy. Jak sytuacja wygląda teraz? W tym momencie osoba chora została poddana izolacji, cała reszta polskiej ekipy poddana kwarantannie. Każdy miał zrobiony dzisiaj test PCR, na wyniki musimy poczekać do jutra i dowiemy się, czy ktokolwiek jeszcze w polskiej ekipie jest chory. No dobrze, co jeżeli się okaże, że na przykład Rafał Brzozowski jest chory? No rzeczywiście, to byłby dość duży kłopot. Mamy oczywiście nadzieję, że tak źle nie będzie, dlatego że Rafał jest ozdrowieńcem, więc mamy nadzieję, że jeszcze ta odporność nabyta przez niego po przebyciu COVID-a nadal działa i uchroni go przed ewentualnym zakażeniem. No ale załóżmy czarny scenariusz, rzeczywiście tak się dzieje, że Rafał jest chory. W tym momencie oczywiście organizatorzy się na to przygotowali, mają taki plan awaryjny. Wstępny plan awaryjny zakładał użycie występu, który został nagrany w Warszawie już w marcu. Natomiast biorąc pod uwagę, że Rafał jest już po swojej drugiej próbie na scenie w Rotterdamie, to właśnie ten występ z drugiej próby będzie użyty jako jego występ konkursowy. Po prostu będzie odtworzony, nie będzie Rafał występował na żywo z wiadomych powodów. Innymi słowy, nie ma mowy o żadnej dyskwalifikacji. To nie jest tak, że zostaniemy wykluczeni w tym momencie z konkursu. Na przykład Australia, która nie mogła przyjechać do Rotterdamu, również będzie korzystać z takiego występu nagranego wcześniej. Więc organizatorzy są przygotowani na takie trudności. No niestety w czasach pandemii to było jasne, że taka sytuacja może się wydarzyć. Oczywiście mieliśmy nadzieję, że się nie wydarzy i nadal mamy taką nadzieję, że rzeczywiście będzie dobrze i że Rafał Brzozowski wystąpi na żywo podczas czwartkowego półfinału 21 i że wszyscy w polskiej ekipie będą zdrowi, że wszystko skończy się happy endem, ta cała historia, a osoba, która jest chora w polskiej delegacji, przejdzie tę infekcję jak najlżej. Tego najserdeczniej życzę. Też jako covidowy ozdrowieniec, którego COVID bardzo ostro przeczołgał. Także trzymam kciuki za zdrowie w polskiej ekipie i za to, żeby udało się wystąpić w czwartek live podczas drugiego półfinału Eurowizji 2021. Zapraszam oczywiście do śledzenia dalszych relacji z Rotterdamu, z Eurowizji 2021 na tym kanale i na Facebooku. Dobry wieczór, Europo. Do zobaczenia następnym razem.